Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach cudów, może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Dzisiaj, gdy tu w Bykowcach stajemy nad grobami poległych żołnierzy, porucznika Zaręby, słyszymy Ewangelię o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, wbrew założeniu tych, którzy na śmierć Go skazali, nie była klęską, ale zwycięstwem. Naród polski od ponad 1000 lat, zjednoczony z Jezusem Chrystusem i Jego nauką, zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. W ciągu wieków hasło Bóg, honor, ojczyzna było nierozdzielnym elementem dziejów naszego narodu. Zawsze potrafił polski lud ofiarę swojego życia i cierpienia łączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by stawało się życiem dla przyszłych pokoleń. Wielkie były cierpienia polskiego narodu. Przelano wiele krwi w jego dziejach, w czasie zaborów i powstań narodowych. Największe były cierpienia narodu w czasie II wojny światowej. Świadczą o tym liczne groby synów i córek naszej ojczyzny, rozsianych po polach, łąkach, lasach, w wielu miejscach na całej ziemi. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny,
ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Gdzie twoje groby, Polsko? Gdzie ich nie ma? Wołał Jan Paweł II w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Gdzie ich nie ma? Są one rozsiane po całym świecie. My dzisiaj w duchu wdzięczności, ale i wielkiej dumy stajemy przy takich grobach, w których spoczywają bohaterscy synowie tej ziemi, którzy złożyli ofiarę swojego życia na ołtarzu ojczyzny. Byli młodzi, chcieli kochać, bawić się, zakładać rodziny. Tak jak my chcieli podbijać świat. Nie mogli. Na początku II wojny światowej walczyli o niepodległą Polskę i nie godzili się na niewolę. Walczyli do ostatniej kropli krwi. Czy tego chcieli? Nie. Po prostu chcieli żyć. I żyli w ciągłej służbie, daleko od rodzin, przyjaciół, miłości swojego życia. Ale nie mogli inaczej. Żołnierze porucznika Zaręby razem z dowódcą z militarnego punktu widzenia byli bez szans, ale złożyli swoje życie w sprawie im drogiej i świętej, ojczyźnie wolnej od obcego okupanta. Gdy zapłonął nagle świat bez droża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomni ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, kuli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los jest znany, rozsypywał nas po kątach. Kiedy obce wiatry gnały